Bendingi, bendingi, bending, podciąganie strun, to jest naprawdę świetna, świetna sprawa, bardzo fajna sprawa jak dla mnie. Dzisiaj chciałbym pokazać w ogóle, o czym bending traktuje, co to jest bending. To jest po prostu, bierzemy jakąś strunę. I po prostu ją podciągamy o pewien określony interwał. Zwykle jest to interwał sekundy małej lub sekundy wielkiej. Może być oczywiście też interwał tercji małej. Tercję wielką już jest ciężko podciągnąć. To już jest naprawdę bardzo mocne naciągnięcie struny, bo tercja wielka to są raz, dwa, trzy, cztery pół tony aż od dźwięku wyjściowego. Więc owszem, można też to grać, ale to są powiedzmy takie maksymalne bendingi, jakie możemy zagrać. Bendingi są na dwóch strunach, mogą być. Ja dzisiaj pokażę bending o pół tonu, używany no w zasadzie prawie w każdej skali, gdzie mamy między dwoma progami pół ton, czyli na przykład skala bluesowa A. Akurat biorę A, dobra, niech będzie A, bo to się trzymam tej A jak pijany płotu. Skala durowa też równie dobrze może być, ponieważ między trzecim, czwartym, siódmym i ósmym stopniem mamy pół ton. I oczywiście też całe tony są, więc to jak najbardziej można to używać. Więc dobra, zagram skalę, powiedzmy, dobra, niech będzie to skala C-dur, niech będzie. Bending o cały ton, o cały ton, nie, ja mówię o pół ton. Bending półtonowy, czyli na przykład mamy między H i C. Najpierw należy sobie wybadać, jaki to mamy dźwięk. HC. I teraz musimy bending zrobić o ten dźwięk, o ten półton. Czyli ten ma być. Pamiętamy, że bendingi robimy tak, że mamy palec, na którym robimy bending, i wcześniejszy próg kładziemy palec, który nam pomaga. Może to być jeden palec, mogą to być dwa palce, czyli podciągam na czwartym progu, a na trzecim i drugim są palce, które mi pomagają. Na przykład HC też mamy tutaj. Możemy też ten bending zrobić tak, albo on jest długi, czyli podciągam i ciągnę go. Tak jak na przykład, prawda, ten. Dobra, to jest był bending o pół tonu. Długa wartość rytmiczna. Mogę go zrobić też tak, że go. To był symbol, generalnie w tabach to jest strzałka do góry. I tam napisane jest na przykład jedna, druga, to znaczy, że o pół tonu podciągamy i to po prostu był podciągamy i zostawiamy, aż wygaśnie, nie? Git. Teraz druga wersja tego bendingu półtonowego to może być taki, że po prostu podnoszę i opuszczam. Czyli tak samo na podobnej zasadzie, długość trwania. Dość długo podciągamy, trzymamy chwilę i opuszczamy do wartości pierwotnej, czyli ten półton znowu w dół. Oczywiście teraz można powiedzieć, aha, czyli dobra, czyli mamy dłuższe wartości rytmiczne, mogą być też krótsze wartości rytmiczne, czyli na przykład pociągnięcie. Czyli kilkakrotne pociągnięcie jednego dźwięku w krótsze wartości rytmiczne, czyli ten jest ten piu, piu, tylko że tutaj mamy tak, że podciągam i urywam od razu. Patrzcie, jak to jest. Że po prostu jak dochodzę do wartości granicznej, czyli do dźwięku C, to po prostu zabieram palec, urywam. Czyli to jest
jest jakby bending krótki i urywa się. Bending strzałeczka do góry krótki, urywa się, bending krótki. A teraz na przykład możemy robić bending taki, który może być właśnie od razu wracamy. No tak, tutaj teraz jest istotna sprawa ta, że jeżeli sobie, jeżeli dopuszczę do tego, żeby mi inne struny brzmiały, tak jak struna ta D, to jest źle, prawda? To bardzo wnerwiające jest, więc tutaj nadgarstek prawej ręki cały czas leży. My wypuszczamy, natomiast wypuszczamy tylko tą strunę, którą potrzebujemy. Tam robi się cieniutka taka jakby szparka i wypuszczamy tylko strunę G w tym momencie, bo nie potrzebujemy żadnej innej, bo nas wnerwiały, prawda? Jeżeli na przykład bym robił... Przestałem grać, a pozostałe struny co? Co jest? Struny wariują i chciałyby też zagrać, prawda? Najgrubsza bardzo się wyrwała teraz, bo było po prostu grane po niej. Ale dobra, tak na poważnie. Po prostu musimy tłumić prawą ręką i wypuszczać tylko tą strunę, którą akurat w danym momencie używamy do akurat na której gramy. Tutaj oczywiście teraz możemy zrobić takie bendingi bardzo szybkie. To jest bending, dalej robię pod cały półton, znaczy półton do góry. To jest taki, już troszeczkę podchodzi pod wibrato, bo już ta częstotliwość zaczyna się być na tyle zmienna, że ten dźwięk po prostu jest mocne wibrato z mocną górą i dołem, prawda? Czyli dźwięk tak faluje, ale mimo wszystko to jest jeszcze bending, który po prostu... To jest po prostu szybko wykonywany. Dobra, myślę, że to wszystko jasne. W następnych filmach będę pokazywał inne bendingi, inne sposoby. Także wyczekuj następnych filmów, bo będziemy po prostu rozpierniczać system. System. Dzięki. Komentarze bardzo serdecznie proszę na dół. Subskrypcji kanału też bardzo byłbym wdzięczny. I łapujcie do góry i dzwoneczek. To byłoby po prostu rewelacja. Dzięki za uwagę, papatki.